podjęcie czynności w godzinach wieczornych i w przeddzień dnia wolnego, co udowodniało skierowanie zabezpieczonego materiału wraz z wnioskiem o zwolnienie z tajemnicy dziennikarskiej. Oczywiście warunek jest jeden, że... Do sądu, to jest ważne. Warunkiem jest to, że do sądu miał być ten materiał przekazany w sposób niezwłoczny. Chcę Państwu zwrócić uwagę, że w środę, to był przed długim weekendem. Co by się stało, gdyby pan redaktor Sylwester Latkowski wydał czy dałby sobie wyszarpnąć laptopa? Policja, czy policja, służby ABW by zabezpieczyło, wschowałoby do zabezpieczonej walizki czy koperty, no ale do sądu by nie dostarczyło, bo była godzina za późno. Była dosyć godzina późna, prawda? Z tego, co wiemy, co my sprawdzaliśmy, może jest inaczej, podkreślam, ale co my sprawdzaliśmy, żaden sąd nie był w gotowości. I ten dokument wtedy musiał, czy ta cała walizka, czy koperta musiała trafić do kancelarii tajnej. Trafiłaby do kancelarii tajnej albo prokuratury, albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chcę też Państwu poinformować, że dzisiaj sądy odpracowały w piątek między Bożym Ciałem a sobotą ten dzień i też są nieczynne. Czyli prawdopodobnie według naszych obliczeń dopiero w poniedziałek, oczywiście byłaby to zasada niezwłoczności zachowana, ale ta koperta by została dostarczona do sądu dopiero w poniedziałek. W takiej sytuacji, gdyby tak się stało, byśmy się spotykali dzisiaj o wiele w innych jeszcze okolicznościach, bo nie wierzę, czy byście Państwo uwierzyli, że jest to przypadek i czy coś się nie dzieje w kancelarii tajnej z tym dokumentem. Całe szczęście, że do tego nie doszło, że nie doszło do tego wydania. Z punktu widzenia, podkreślam tu wyraźnie, politycznego, nie prawnego, ale politycznego, ponieważ naprawdę trudno byłoby udowodniać nam, że w ogóle nie mieliśmy żadnych intencji w tym działaniu, że były to działania prokuratorskie.